Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Panu, witam Państwa. Witam serdecznie. Ostatnio bardzo dużo się mówi na temat Krajowego Planu Odbudowy. Jest dyskusja, jak przeprowadzić inwestycje w ramach tego planu, na czym się skoncentrować. Ja chciałem zapytać, jakie priorytety Pan dostrzega w tym zakresie? Na pewno Krajowy Plan Odbudowy ma na celu postawienie polskiej gospodarki na nogi po koronawirusie. I też trzeba mieć to zawsze w tyle głowy, że to nie jest tylko i wyłącznie program pomocowy, takiej pomocy doraźnej na zasadzie łatania jakichś dziur, które pojawiły się w związku z koronawirusem, ale ma to też dać taki impuls rozwojowy dla gospodarki czy dla poszczególnych sektorów na wiele lat. To znaczy, żeby one na tyle stabilnie stanęły na nogach, żeby mogły swobodnie funkcjonować, a nawet jeszcze generować pewne zyski, pewne przychody dla Polaków, dla całej gospodarki. Czyli trzeba to traktować w kategoriach inwestycji na długie lata, a nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, choć oczywiście lista tych bieżących problemów jest dość długa. Oczywiście przy Krajowym Planie Odbudowy nie możemy nie wspomnieć o transformacji energetycznej, która dla naszej gospodarki będzie miała daleko idące skutki. To znaczy, jeśli tej transformacji nie przeprowadzimy w myśl tego, czego oczekują instytucje europejskie, a na co premier naszego rządu również się zgodził, to oznacza, że nasza gospodarka, choćby z powodu cen energii elektrycznej, będzie coraz mniej konkurencyjna. A co za tym idzie, również my jako obywatele coraz większą część swoich pieniędzy w portfelu będziemy musieli przeznaczać na energię w różnej postaci, czy to będzie energia cieplna, czy to będzie energia elektryczna, czy to będzie gaz, to nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że transformacja energetyczna, przed którą stoimy, może być wsparta poprzez fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, ale też jest ważne to, aby ten Krajowy Plan Odbudowy spłynął do obywateli, żeby nie zatrzymał się, co jest takim najważniejszym moim zarzutem, najpoważniejszym zarzutem, czyli nie zatrzymał się tylko i wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb instytucji publicznych i spółek Skarbu Państwa, bo dzisiaj z tego Krajowego Planu Odbudowy wygląda, że tam najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych, a obywatele znowu zostaną gdzieś na końcu. A wyzwań, o których mówi cały Fundusz Odbudowy, ten Europejski Fundusz Odbudowy, jest wiele, bo to również dotyczy mieszkalnictwa, dotyczy transportu, czystego transportu w miastach, dotyczy w ogóle innego standardu życia w obszarach funkcjonalnych, czyli w obszarach miejskich, metropolitalnych na terenie całego kraju. A czy zatem pańskim zdaniem zasadne jest takie podejście, żeby w głównej mierze skoncentrować się tutaj na tym, co nazywamy szeroką transformacją energetyczną? W naszym przypadku to będzie oczywiście też transformacja energetyki polegająca na sukcesywnym odchodzeniu od wydobycia węgla energetycznego do roku 2049. Niektórzy wskazują, że być może presja ze strony Komisji Europejskiej będzie taka, żeby nawet to odchodzenie było szybsze. Przedstawiciele rządowi, którzy negocjują z górnikami, dobrze wiedzą, że ta transformacja energetyczna, ta dekarbonizacja polskiej energetyki odbędzie się dużo wcześniej, dużo szybciej i nie pod presją Komisji Europejskiej czy innych instytucji europejskich, tylko pod presją ceny. Proszę popatrzeć, co się dzieje w momentach, kiedy dobrze wieje w Europie i dobrze świeci słońce. Wtedy okazuje się, że cena energii po kablach od naszych sąsiadów jest dużo niższa niż cena energii z elektrowni węglowych, które mamy na terenie Polski. A klient na koniec decyduje portfelem i mówi: wolę kupić tańszy prąd, nawet jeżeli on idzie kablem z Niemiec czy ze Szwecji, niż droższy, który jest produkowany 100 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Oczywiście dzisiaj o tym decydują jeszcze firmy dystrybucyjne
polska energetyka i ona też wie, zna siłę swojego pieniądza i wie, że jeżeli coś może kupić taniej i klient to odbierze jak swoje, to lepiej to kupić taniej niż kupić drożej, bo wtedy jeszcze więcej pieniędzy zostaje na inwestycje. Natomiast ja się boję jednej rzeczy, że energetyka oczekuje takiego deszczu dedykowanych pieniędzy nie po to, żeby się transformować, tylko żeby trochę zasypać, czy też pokryć różnego rodzaju ułomności, które dzisiaj charakteryzują tę branżę. I przypomnę o tym, że pula darmowych emisji CO2 dla polskiej energetyki jeszcze kilka lat temu była bardzo wysoka. Co robiła z tymi emisjami polska energetyka? Sprzedawała je na aukcjach i dosypywała do bieżącej działalności. Jaki jest tego efekt? Taki, że znowu polska energetyka potrzebuje potężnych pieniędzy, żeby się transformować, dlatego że tamte pieniądze poszły na bieżącą działalność, a nie wcale na modernizację. Przecież cały system ETS-u, czyli właśnie emisji CO2, miało służyć temu, że energetyka europejska się transformuje dzięki tym pieniądzom, że dostaje część tych darmowych emisji po to, żeby za te darmowe emisje zmieniać technologię, poprawiać efektywność, modernizować sieci, bardziej je digitalizować. To się nie stało i obawiam się, że dzisiaj takie dedykowanie większości pieniędzy, jeśli chodzi o tą transformację energetyczną, energetyce zawodowej, skończy się po prostu na dosypywaniu tam, gdzie dzisiaj ta energetyka ponosi straty, ale wcale nie przełoży się to na nowe inwestycje. Dlatego uważam, że jak największą część tej transformacji tych pieniędzy z transformacji energetycznej powinna pójść w dół, do samorządów, do obywateli, do przedsiębiorców, po to, aby dzisiaj wesprzeć ich przy budowaniu czy to zamkniętych takich systemów energetycznych na poziomie gmin w postaci spółdzielni energetycznych, klastrów energetycznych, wysp energetycznych, a takich w KPO jest tylko przewidzianych 20, na 20 tego typu klastrów jest przeznaczona kwota pieniędzy. I wolałbym też, żeby to poszło do obywateli, szczególnie tych, którzy chcą wyjść poza takie mikroinstalacje z kilkoma kilowatami, takie instalacje obywatelskie, które są w stanie jeszcze obsługiwać kilku sąsiadów, którzy na przykład nie mają takich dobrych warunków słonecznych czy wiecznych, żeby u siebie takie mikroinstalacje montować. Chcę tylko przez to powiedzieć, że sporo pieniędzy powinno być w ramach transformacji energetycznej, w ramach tego Krajowego Funduszu Odbudowy, dedykowanych dużo niżej niż tylko NFOŚ i spółki Skarbu Państwa energetyczne, które jak widać przez lata są najmniej efektywnymi podmiotami gospodarczymi na polskim rynku. One zawsze przejedzą każde pieniądze i zawsze powiedzą, że jeszcze potrzebują kolejnych miliardów, żeby cokolwiek z tego było. A proszę mi powiedzieć, czy pan nie odnosi takiego wrażenia czasami, że nieco zachłysnęliśmy się tą modą na OZE, odnawialne źródła energii, fotowoltaika, farmy wiatrowe, tylko tak niektórzy mówią, no dobrze, ale na przykład zakłady przemysłowe nie chodzą na OZE. My jesteśmy cały czas w trakcie rewolucji, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, ale wszyscy eksperci mówią, że po pierwsze do 2030 roku nie da się zrezygnować ze wszystkich źródeł węglowych. Po drugie, że Polska jako swoją drogę dekarbonizacji powinna widzieć w bardziej znacznym stopniu gaz, ale jeśli prawdą jest to, co mówią eksperci, że nowoczesne turbiny gazowe nie będą miały żadnego problemu, aby tak samo sprawnie pracować, jeśli będą napędzane wodorem, to wtedy zaczynamy też rozmawiać o innym patrzeniu na źródła OZE, które jak wiemy są mniej stabilne. Mówię szczególnie o wiatrakach na lądzie, czy też o instalacjach fotowoltaicznych, które mają dużo mniejszą ilość godzin sprawności niż źródła choćby węglowe czy gazowe. Jest oczywiście w tle budowa elektrowni atomowej, czy atomowych kilku.
Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeśli tak szybko będzie postępował proces dekarbonizacji i on będzie właśnie postępował z powodu cen, a nie z powodu jakiejś presji politycznej, to okaże się, że w 2030 roku my nie mamy szans na żadną elektrownię atomową, a więc musimy szukać rozwiązań właśnie gazowych albo też stawianie na dużych magazynach, na duże magazyny energii, które właśnie pozwolą ustabilizować odpowiedni wolumen, stałą dostawę odpowiedniego wolumenu prądu dla sieci elektroenergetycznych. I wtedy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że nawet jeżeli jest w wiatraku przerwa kilkugodzinna czy kilkunastogodzinna, to magazyny energii spowodują, że ten wiatrak dalej będzie mógł być uwzględniany w systemie, bo będzie pewność, że w każdej godzinie, która została zadeklarowana, ten prąd z tego wiatraka czy z tej instalacji fotowoltaicznej popłynie. Jestem tylko zwolennikiem tego, aby dzisiaj patrzeć przy okazji Krajowego Planu Odbudowy, patrzeć na energetykę z takiego lotu ptaka i podzielić zadania pomiędzy energetykę zawodową, instalacje, mikroinstalacje, które stawiają obywatele, dużo większe instalacje, czy wiatrakowe, czy fotowoltaiczne, które stawiają firmy komercyjne, ale też uwzględnić cały sektor elektrociepłowni, czyli sektor generacji komunalnej, która moim zdaniem może być też dobrym krokiem w kierunku rozproszenia tych źródeł po całym kraju. A co wtedy to oznacza? Oznacza to tyle, że no nie musimy przepychać tej energii na setki kilometrów, tylko czasami jest to zasięg jednego, dwóch powiatów czy trzech powiatów z takiej jednej elektrociepłowni, która może być właśnie elektrociepłownią, może być jeszcze trójgeneracją. Tutaj różnego rodzaju rozwiązania są. Natomiast dlaczego uważam, że trzeba iść w zieloną energię? Dlatego, że to jest zdrowie Polaków, którzy umierają na nowotwory każdego roku. Oczywiście w największym stopniu dotyczy to dziś niskiej emisji, ale dlatego uważam, że tu jest rola i dla obywateli, i dla samorządów, żeby przy okazji tej transformacji energetycznej również pomyśleć o zlikwidowaniu tak naprawdę niskiej emisji. Jeżeli chodzi o politykę energetyczną Polski do 2040 roku, tam mocno postawiono między innymi na atom. Pan jest zwolennikiem budowy bloków jądrowych, czy nie? Nie jestem entuzjastą energetyki jądrowej i jeszcze raz powtórzę, do 2030 roku, kiedy prawdopodobnie bloki węglowe będą bardzo szybko wypadały z systemu, nie jesteśmy w stanie tego zastąpić atomem. Atom to jest dziś deklarowany przez ministra Naimskiego rok 2033, ale jak popatrzymy na historię wszystkich bloków energetycznych jądrowych, które są budowane w Europie i to w krajach, które już mają doświadczenie w tej dziedzinie, to zazwyczaj opóźnienie jest od kilku lat do kilkunastu lat. A więc gdyby nawet przyjąć za dobrą monetę te deklaracje rządu, to myślę, że wcześniej niż w okolicach 2040 roku nie będziemy mieli prądu z energetyki jądrowej, a więc nie rozwiążemy problemów, czy to do roku 2030, czy 2035, uwzględniając to, że żadne nowe inwestycje węglowe już nie powstaną, a nawet i modernizacja dotychczasowych bloków węglowych i poprawianie ich sprawności nie do końca opiera się na jakimkolwiek rachunku ekonomicznym, bo już widać dziś, że na przykład elektrownia Ostrołęka funkcjonuje na 25% swoich zdolności, tylko dlatego, że po prostu ten prąd z węgla jest drogi i mało atrakcyjny. On jest tylko atrakcyjny w momentach szczytowych, kiedy inne elektrownie czy też inne źródła energetyczne nie dają takiej ilości prądu i wtedy ta Ostrołęka wraca do łask i wtedy jest w stanie pracować na większym zakresie swoich mocy. Ja też uważam, że jeżeli chodzi o daty zapisane w polityce energetycznej dotyczące bloków jądrowych, są mało realne, delikatnie mówiąc, do zrealizowania. Natomiast czy nie ma takiej obawy, że my
tak naprawdę pozostaniemy w takiej sytuacji, że będziemy zmuszeni importować znaczące ilości energii i importować węgiel w znaczących ilościach, dlatego że właśnie nie mamy realnego zamiennika dla węgla w miksie energetycznym. Ten rozwój zielonej energii OZE będzie postępował, ale to nie wystarczy, a bloki jądrowe to jest melodia no chyba dalszej niż bliższej przyszłości. Panie redaktorze, ci, którzy znają się na energetyce gazowej, mówią, że od zera praktycznie elektrownię gazową można postawić w ciągu 3-4 lat. Takie mamy również deklaracje w Sejmie odnośnie bloku energetycznego w Ostrołęce, chociaż nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego to ma być blok aż 750 MW, kiedy dzisiaj Ostrołęka węglowa, która ma 600 MW, pracuje na 20-25% i jakoś światło na Mazurach, ani na Kurpiach, ani na północnym Mazowszu nie gaśnie, ani na Podlasiu, więc to też jest znamienne. Ale wracając do tych nakładów, niech pan popatrzy, co się dzieje w mikroinstalacjach. My mamy dzisiaj już ponad 200 tysięcy mikroinstalacji. Jeden program, na który rząd przeznaczył dotąd 1 mld zł, Mój Prąd, wygenerował w fotowoltaice w ciągu 2-3 lat 3 gigawaty mocy, 3, nawet 4 gigawaty mocy. Jak popatrzy pan na politykę energetyczną państwa, to tam na 2030 rok łącznie również z wiatrakami zakłada się 5-6 gigawatów mocy. A więc to też pokazuje, że ta polityka, znaczy dokument pod tytułem Polityka energetyczna państwa do 2040 roku jest prawdopodobnie jakimś segregatorem luźnych kartek, które były wpinane do tego segregatora w ministerstwie przez lata i nagle pod presją Komisji Europejskiej zrobiono z tego opracowanie w postaci polityki energetycznej państwa. Tam nic się kupy nie trzyma. Jeżeli w ciągu 2-3 lat obywatele sami wybudowali w mikroinstalacjach około 3 gigawatów mocy fotowoltaiki, to o czym my mówimy w aspekcie 2030 roku? Przecież też energetycy mówią, że tych instalacji można jeszcze połączyć do około 2 milionów bez znacznego obciążenia sieci dystrybucyjnych w Polsce. Więc to oznacza, że tylko uwolnienie takiego entuzjazmu Polaków do OZE powoduje to, że bez większych pieniędzy publicznych pojawiają się kolejne gigawaty mocy zainstalowane. Oczywiście przeciwnicy powiedzą, że taka instalacja pracuje 5000 godzin rocznie, może troszkę więcej, a instalacje węglowe praktycznie nie mają ograniczenia i mogą pracować po 8000 godzin. To jest prawda. Dlatego prawda jest też taka, że tych instalacji będzie musiało być dużo więcej niż cały system energetyczny oparty na elektrowniach węglowych. A stąd uważam, że gaz w przypadku szczególnie energetyki komunalnej, gdzie takie bloki w poszczególnych miastach, takich powyżej 100 tysięcy, a może i nawet nie 100 tysięcy, może i mniejszych, mogą powstawać, mogą tak naprawdę dla lokalnego rynku stanowić taką podstawę i backup w sytuacjach, kiedy prądu z wiatru, czy z biogazu, czy z mikroinstalacji będzie za mało. Ale dziś widać, że obywatele idą o wiele bardziej odważnie i to z własnymi pieniędzmi niż politycy, ministrowie i prezesi, którzy są nominatami politycznymi. Wspomniał pan o elektrowniach gazowych, o gazie, no ale też nie jest żadną tajemnicą, że powiedzmy po węglu ten gaz też nie jest tak bardzo, no powiedzmy, traktowany jako sympatyczny dla środowiska. No więc co potem? No bo nastawiamy tych gazówek, a to ma być, rozumiem, tylko paliwo na jakiś okres przejściowy. Panie redaktorze, dlatego mówię o tym, że warto zastanowić się, czy podjąć działania w kierunku budowy elektrowni gazowych na turbinach, które bez większego problemu będą mogły być przełączone na wodór. Bo uważam, że dzisiaj technologia wodorowa jeszcze nie jest do końca opanowana. To ci, którzy mówią, że to jest tylko pstryknąć palcem i sprawa załatwiona, to chyba są albo mało poinformowani, albo naiwni, albo po prostu oszukują ludzi.
ale ja wierzę i to widać dzisiaj w sektorze elektromobilności, że tego typu branże bardzo szybko się rozwijają i tak jak jeszcze parę lat temu pukaliśmy się w głowę, czy jest możliwość przejechania kilkuset kilometrów na jednym ładowaniu między jednym dużym miastem a drugim, to dziś już to nie stanowi większego problemu. Jeszcze do tego możemy uwzględnić zawsze stacje ładowania, które gdzieś tam po drodze między dużymi miastami znajdziemy. To tak samo będzie z wodorem. Znaczy ten wodór poprzez to, że on też ma służyć elektromobilności, będzie się bardzo szybko rozwijał. I oczywiście my dzisiaj w 2021 roku nie wiemy, jak będzie ten wodór wyglądał w 2025 albo 2030, ale należy zakładać, że tak jak cała elektromobilność nakręciła budowę magazynów energii opartych na baterie litowo-jonowe, czy technologie litowo-jonowe, czy litowo-polimerowe, tak, możemy z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że wodór będzie w bardzo szybkim czasie technologią na tyle przemysłową, na tyle również ekonomicznie uzasadnioną, że on w naturalny sposób będzie mógł zastępować gaz. Dziś już jest tak, że te nowe turbiny gazowe przyjmują około 10% wodoru. Oczywiście dzisiaj nie każdy wodór jest wodorem zielonym. Wiemy o tym, że są te różne kolory wodoru i musimy zmierzać do tego, żeby każdy metr sześcienny tego wodoru docelowo był wodorem generowanym z OZE. Ale też trzeba powiedzieć szczerze, no mamy ileś gazu, który jest zakontraktowany, budujemy Baltic Pipe, jest gazoport, jest cały czas rosyjski gazociąg. Mamy również interkonektory łącznie z GIPL-em, czyli z gazociągiem Polska-Litwa. Więc tych kierunków, z których będziemy mogli uzyskać gaz, a nie będzie to jeden dostawca rosyjski, na którego Polska była skazana przez kilkadziesiąt lat, też powoduje stabilizację ceny. I nawet jeżeli nie jest to źródło zielone, to na pewno jest ono o wielokroć bardziej przyjazne środowisku niż źródła oparte na węglu kamiennym czy brunatnym. Czyli wodór, kierunek, rozwój wodoru jak najbardziej tak, a czy pańskim zdaniem należy też angażować środki w rozwój czystych technologii węglowych, czy już nie? Ja mam problem z tymi czystymi technologiami węglowymi. Czytam to w polityce energetycznej państwa. Tam się takie zapisy pojawiają, ale znowu są mało konkretne. Ale ja pamiętam technologię CCS, na którą Unia Europejska stawiała jakieś 10-15 lat temu, bardziej chyba 15 lat temu. Zresztą premier Jerzy Buzek jako europarlamentarzysta też bardzo to popierał. I po 15 latach nie jesteśmy o krok bliżej w tej kwestii. Więc czyste technologie węglowe są dobrym takim tematem, ale ja trochę go traktuję jako taki króliczek, który nam cały czas ucieka, a my go gonimy i wszyscy mają poczucie, że coś robią. To znaczy królik ucieka, my go gonimy, nie możemy go złapać, ale cały czas dajemy nadzieję obywatelom, płatnikom, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć sobie uczciwie, no za te czyste technologie węglowe będzie trzeba zapłacić. I teraz pytanie, jakie się przy tej okazji powinno pojawić. Jaka jest ekonomika wydobycia węgla, czy też zgazowywania węgla pod ziemią, czy wydobycia go i gazowania go na powierzchni? Jaki jest tego koszt? Obawiam się, że ekonomicznie tego nie jesteśmy w stanie na razie uzasadnić, ale oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby naukowcy, szczególnie z Politechniki Śląskiej, Politechniki Gliwickiej, pracowali nad tym. Jeżeli będziemy mieć jakieś zadowalające efekty, to nie widzę powodu, dla których nie należałoby z tego korzystać. Ale boję się, że będzie to cały czas dużo droższe niż docelowe na dużą skalę technologie wodorowe. Tak się obawiam, ale tu nie mam pełnej wiedzy. Nie brak ostatnio opinii, że tutaj wymknęły się ceny handlu emisjami, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla. Czy pańskim zdaniem rzeczywiście należy się wziąć za reformę tego systemu? Bardzo wiele osób wskazuje, że to są już ceny spekulacyjne, że to już nie jest kontrolowane.
Nie jest to kontrolowane, bo to nie może być kontrolowane, bo tu jest rynek i oczywiście, że na tym zarabiają różnego rodzaju biura maklerskie, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne. Nie mam co do tego wątpliwości, że jest w tym pieniądz, ale dobrze ktoś powiedział, że na jednym z portali poświęconych energetyce, że ta spekulacja też pokazuje, że rynek finansowy dostrzega w tym jakąś szansę dla siebie. To znaczy, że uważa, że cały czas obciążenia na źródła węglowe będą rosły, a więc oni też inwestują w te certyfikaty CO2 po to, żeby na tym zarobić, bo wiedzą, że dziś ta cena certyfikatu sięga około 40 euro i przypominam, że w polityce energetycznej państwa, która została dosłownie ogłoszona 2 miesiące temu, znajdują się zapisy mówiące o tym, że cena emisji CO2 jest w granicach 20 euro, co by potwierdzało moją wcześniejszą tezę, że cała polityka energetyczna państwa to jest jakiś zebrany segregator różnego rodzaju pomysłów do kupy, które tam w tym segregatorze lądowały przez lata, bo cena emisji na poziomie 20 euro była bodajże 2 lata temu. Więc to by oznaczało, że niestety polityka energetyczna państwa natychmiast kwalifikuje się do przerobienia. Ja rozumiem, że jest tam ten taki delikatny element, który nie pasuje teraz rządowi, kiedy równolegle negocjuje się z górnikami odejście od węgla w Polsce. Stąd ten zapis roku 2049. Ale z drugiej strony jest też tak, że no my musimy sobie też powiedzieć szczerze, jak z tym węglem to ma wyglądać. I myślę, że też tego oczekują górnicy, żeby oni wiedzieli, na czym stoją, a nie, że co rok, 2 lata zaskakiwani są kolejnymi informacjami, że jest nowa koncepcja i że albo będzie, albo nie będzie, albo oni będą mieli pracę, albo nie będą mieli pracy, albo będą mieli odprawę, albo gdzieś ich się zatrudni, bo ewidentnie sektor cały górniczy i okołogórniczy jest pewnym problemem. I to, co też mówią eksperci, dobrze by było, abyśmy potrafili wychodzenie z węgla przekuć w inne biznesy, które będą kreowały polski produkt krajowy brutto właśnie na terenach pogórniczych, czy na terenie w ogóle województwa przede wszystkim śląskiego. No, mamy jeszcze oczywiście węgiel brunatny w kilku innych regionach kraju. I też warto by było, aby dzisiaj i w polityce energetycznej państwa i przy okazji Krajowego Planu Odbudowy, aby pomyśleć o tym, co ma generować zyski, produkt krajowy brutto w zamian za wydobywanie węgla, czy za produkcję energii właśnie w oparciu o węgiel kamienny czy brunatny. Jeżeli spojrzymy na górnictwo węgla kamiennego, no to same kopalnie zatrudniają obecnie około 80 tysięcy osób. A są takie szacunki, że jeżeli chodzi o szeroko rozumiane zaplecze górnictwa, to jest około 400 tysięcy osób. Czy widzi pan tu jakiś problem, jeżeli chodzi chociażby o w miarę szybkie tworzenie alternatywnych miejsc pracy na rynku? Oczywiście te liczby robią wrażenie, ale też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jedziemy na terenie województwa śląskiego, już szczególnie aglomeracji śląskiej, to tam dzisiaj to życie gospodarcze tętni niezależnie od górnictwa. Część firm okołogórniczych ma już świadomość od wielu lat, że musi się przesuwać na inne rewiry i próbuje dywersyfikować swoją działalność. Nie opierać się tylko i wyłącznie na górnictwie, bo wiadomo, że to górnictwo, czy tego chcemy, czy nie, ono będzie się obkurczało, będzie coraz mniej potrzebnych obudów, maszyn górniczych i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj takie firmy maszynowe jak Famur też już wiedzą, że muszą wychodzić na świat i tylko niewielką część swojej produkcji dedykują rynkowi lokalnemu. Oczywiście jest wiele mniejszych firm, które nie są pewnie znane ogółowi obywateli, tak jak Famur. I one istotnie potrzebują tej pomocy. I ja rozumiem, że Krajowy Program Odbudowy, cały, również te instrumenty krajowe, którymi dysponujemy, choćby Polski Fundusz Rozwojowy, powinien w tą stronę zmierzać, aby wesprzeć te firmy. Ale tam trzeba patrzeć znowu
przypadek po przypadku. Konkretna firma, co ona dzisiaj robi, gdzie ją można skierować, w którą stronę, gdzie właśnie sektor publiczny, na przykład dystrybucja energetyczna, mogłaby dać wsparcie i zawiązać jakąś ściślejszą współpracę z tymi firmami. Tu potrzeba kilku menadżerów i na poziomie spółek Skarbu Państwa, i na poziomie ministerstwa, żeby była bliska współpraca i jakby pomoc tym firmom, które za bardzo są dzisiaj uwikłane tylko w sektor górniczy, aby one mogły znaleźć swoją inną przyszłość, może nawet o wiele bardziej obiecującą niż upieranie się na długie lata przy trwaniu przy węglu. A jak pan odbiera i jak pan ocenia zmianę narracji na temat węgla i na temat górnictwa obecnej ekipy rządzącej? No mamy sytuację taką, że przed wyborami w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość rwało włosy z głowy i mówiło, to my tutaj przywrócimy węglowi odpowiedni szacunek i cała Polska będzie stała na węglu, energetyka tylko węglowa, węgiel ponad wszystko, nawet będziemy budować nowe kopalnie, nowe elektrownie na węgiel. Przypominam, że tak naprawdę za rządów Prawa i Sprawiedliwości tylko została podjęta jedna chybiona decyzja o budowie elektrowni węglowej, czyli o Ostrołęce. Reszta decyzji, to znaczy reszta inwestycji, to są jeszcze decyzje sprzed 2015 roku, a w ramach decyzji od 2015 roku i powstawały kolejne bloki, ale już gazowe, no, czy powstają, tak jak Dolna Odra. Więc tutaj mieliśmy inną narrację, inne hasła przed wyborami, inna rzeczywistość rządzących została po 2015 roku i śmiem twierdzić, że to upieranie się Andrzeja Dudy, premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego przy węglu spowodowało, że dzisiaj ceny energii dla konsumenta są tylko wyższe. Że jakby ten upór, ten fetysz węgla na przekór poprzednikom w rządzeniu w Polsce spowodował, że dziś obywatel płaci o tę stówkę, o te dwie stówki więcej za rachunek za prąd. Mówimy tylko o konsumentach indywidualnych. Ja nie mówię, ile drożej ten prąd kosztuje przedsiębiorców. A na koniec i tak muszą dzisiaj tą całą narrację gdzieś chować głęboko do szuflad i udawać, że już nigdy niczego takiego nie mówili. I mam też takie poczucie, że mamy też trochę takie dwa światy. Ten świat wewnętrzny, gdzie tak puszcza się oko do górników i do tej branży właśnie energetyki węglowej i mówi, my tu dla was wszystko i ani pięci ziemi nie odpuścimy dla was. A z drugiej strony jadą na salony europejskie i wtedy już się stają zielonymi politykami, ekologami, którzy walczą o środowisko i którzy przytakują, że tak, węgiel to jest absolutnie zło, trzeba je likwidować. Więc mamy też takie dwie twarze w tym samym momencie. Tą twarz dla rynku krajowego i tę twarz dla środowiska europejskiego, gdzie wiadomo, że polityk, który będzie się upierał przy węglu, albo nie będzie słuchany, a co najgorsze, nie będzie miał szansy na jakieś większe pieniądze, czy to pomocowe, czy w ramach normalnych funduszy europejskich dla swojego kraju. No więc tam ten węgiel się chowa głębiej do kieszeni i udaje się, że tematu nie ma. I tam już wtedy premier czy inni ministrowie już są bardzo zieloni i poklepują się po plecach z liderami tych zmian w energetyce, w elektroenergetyce na poziomie europejskim, a nawet światowym. No, trzeba też przypomnieć, że za rządów ówczesnego premiera Donalda Tuska też nic nie robiono w górnictwie. Ja pamiętam, jak ówczesny premier Donald Tusk przyjeżdżał do Katowic i mówił, cytuję z głowy, że nie zawsze zgadzam się ze związkowcami, ale w tym momencie pełna zgoda i że nie będzie żadnych zmian, nie będzie żadnej likwidacji. Czyli de facto chcemy mieć spokój społeczny, nie tykamy górnictwa. Tak podchodzono też wcześniej. To oczywiście, entuzjazmu nie wywołał pan we mnie, jeśli chodzi o to przywołanie tamtych spotkań. Natomiast to nie jest tak, że będę tego bronił, tylko przypominam panu, panie redaktorze, że
cały koncept ratowania węglem kosztem elektroenergetyki to był koncept przygotowany jeszcze za Platformy Obywatelskiej, między innymi za świętej pamięci Tomasza Tomczykiewicza, lidera Platformy na Śląsku. I co się stało po 2015 roku? Co zostało zrealizowane i to w najgorszy możliwy sposób? Bo przypominam panu, że PGG obecnie musi dostawać kolejną pożyczkę, której nigdy nie spłaci z PFR-u, już nie mówiąc o tym, ile PGG przez te lata dostało pieniędzy w postaci różnego rodzaju subwencji, wsparcia, pożyczek, kredytów, które są absolutnie wszystkie już dawno zużyte i nic z tego nie wynika. Dalej mamy problem z branżą węglową. Znowu ta branża węglowa potrzebuje miliardów złotych po to tylko, żeby jeszcze trwać. A z drugiej strony firmy energetyczne, które wyłożyły pieniądze na ten węgiel, są dzisiaj, no nie chcę powiedzieć, że na skraju bankructwa, ale w bardzo dużych tarapatach finansowych. Tauron tego jest na przykład dobrym wzorem. I to powoduje, że ani nie uratowaliśmy węgla w takim sensie, jakbyśmy sobie to wyobrażali w gospodarce opartej na ekonomii, ani z drugiej strony nie pomogliśmy energetyce, a wręcz przeciwnie. To dzisiaj energetyka praktycznie nie dysponuje własnymi pieniędzmi ani na przebudowę, taką zasadniczą przebudowę sieci energetycznych, łącznie z tą opcją taką inteligentnych sieci, czyli smart grid, ani z drugiej strony nie ma dużego potencjału, żeby budować nowe źródła energetyczne, bardziej przyjazne środowisku, bo nawet o farmach wiatrowych na morzu rozmawiamy w kategoriach właśnie pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy, że on ma w dużej części na te cele być dedykowanych, już nie mówiąc o tym, że podwyższa się ceny aukcji z przyszłych farm wiatrowych na morzu po to, żeby one dzisiaj mogły uzyskać jakiekolwiek kredyty w bankach, to wszystko się przełoży na cenę dla konsumenta. Czyli ratowaliśmy węgiel kosztem energetyki, a na koniec zapłaci za to każdy użytkownik prądu w swoim gniazdku. Czy należy się obawiać tego, że powiedzmy za 10 lat ceny prądu w Polsce będą ze 3 razy wyższe, co będzie bardzo mocno uderzać w kieszeń przeciętnego Kowalskiego? Dzisiaj faktycznie są takie analizy, które pokazują, że te ceny mogą w ciągu najbliższych lat drastycznie rosnąć, ale ja tu wierzę w tą energetykę obywatelską. To znaczy pewnie tą energetyką obywatelską nie da się wszystkiego rozwiązać, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że dzięki tej energetyce obywatelskiej, tym źródłom rozproszonym, tym mikroinstalacjom opartym na OZE, duża część gospodarstw domowych w Polsce będzie niezależna od tej energetyki zawodowej. I jeżeli będzie z niej korzystać, to będą to tylko te szczyty, te piki, kiedy już brakuje możliwości pobrania tego prądu, czy to ze słońca, czy z wiatru, czy nawet z biogazowni. Więc wierzę w to, że ta energetyka rozproszona, ta energetyka obywatelska, prosumencka, może zahamować wzrost cen energii i stąd właśnie uważam, że trzeba pracować z samorządami i chciałbym, żeby dzisiaj minister energii uruchomił cały program takiego robienia bilansów energetycznych na poziomie każdego szczebla samorządu, bo to burmistrz wie, jakie inwestycje i jakie zapotrzebowania na energię elektryczną powinny być na terenie jego gminy. A jeżeli nie wie, to łatwo dość ustali ten bilans i pod to będzie mógł też przesądzać o budowaniu takich źródeł mniejszych, trochę większych, farm fotowoltaicznych na jakichś nieużytkach rolnych. W ten sposób będzie można po prostu ustabilizować tą cenę energii, natomiast pewnie do końca nie da się zdławić wzrostu tych cen w najbliższych latach. I myślę, że te pierwsze lata, najbliższe lata będą dla nas dramatyczne, bo potem wraz z powiększaniem się ilości tych mikroinstalacji czy takich lokalnych instalacji, mam nadzieję, że Polacy w coraz większym stopniu będą samowystarczani. Niestety dotyczy to bardziej zamożnej części społeczeństwa, czyli tych, którzy dzisiaj
których dzisiaj stać choćby na wzięcie kredytu i zbudowanie sobie instalacji, nie wiem, 5 kilowatopików, 7 czy 10 kilowatopików, ale wiadomo, że nie każdego na to stać. Uważam, że przy okazji odpraw w górnictwie należałoby wziąć pod uwagę opcję wyposażania odchodzących górników w takie instalacje fotowoltaiczne, o ile oczywiście mają techniczne możliwości w swoich domach na to, żeby coś takiego zrobić. I na koniec takie pytanie, czy ten krajowy plan odbudowy to nie jest też trochę taki wytrych słowny, mający otwierać drzwi do popularności różnym politykom, będzie szansa na zrobienie tego i tamtego i jeszcze tamtego, na tak naprawdę życie potem i tak zweryfikuje, co zdołano zrobić, w tym na przykład ile nowych miejsc pracy w poszczególnych branżach zdołano utworzyć. Bardzo dobrze pan to diagnozuje. Ja właśnie od tego zacząłem dzisiaj naszą rozmowę, że boję się, że pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy będą taką szpachlą na dziurawą ścianę. A ja wolałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili dobre zdjęcie tej takiej podziurawionej ściany, podniszczonej, gdzie niegdzie tynk poodpadał, żeśmy powiedzieli sobie, jak my tę ścianę widzimy docelowo i systemowo przygotowali się, czy też wykonywali odpowiednie operacje na tej ścianie, żeby ta ściana całościowo wyglądała dobrze. Nawet jeżeli to będzie jedna z czterech naszych ścian w domu, to chciałbym, żeby ta jedna ściana była pewna, stabilna i nie wymagała remontu przez kilkanaście lat. I to, co eksperci też stawiają jako zarzut dla tego Krajowego Planu Odbudowy, to, że on jest dzisiaj bardzo taki enigmatyczny. My nie mamy pełnych wskaźników tego, jakich oczekujemy wzrostów, jakich efektów. Są zazwyczaj podane kwoty, one budzą emocje, bo to są miliony euro. Warto też przy tej okazji powiedzieć, że w ogóle Krajowy Plan Odbudowy nie odnosi się do tej części pożyczkowej. My się cały czas tylko i wyłącznie jako rządzący nastawiają się tylko na przejedzenie pieniędzy, które będą dane. A eksperci mówią, że dobrze by było, aby te pieniądze, które mają być dane, szły w skojarzeniu z tymi pieniędzmi, które mają być pożyczkami. Bo wtedy też przechodzimy taki test danego biznesu. Bo wiadomo, jeżeli dostaniemy jakieś pieniądze, to czy z tego powodu potem będą jakieś pożytki, czy tylko to, co tam wybudujemy halę, to nikt się tym nie przejmuje. Ale jeżeli ktoś będzie musiał wziąć kredyt na zbudowanie tej hali i oddać go w jakimś tam okresie, nawet na bardzo preferencyjnych zasadach, to dwa razy lepiej się zastanowić, czy ta hala mu potrzebna, czy taki standard, czy taka wysokość, czy taki rozmiar i co on na tej hali będzie robił po to, żeby spłacić te pieniądze, które pożyczył. Także jeśli by się udało tę część grantową powiązać na te same cele, powiązać z tą częścią pożyczkową, to jestem przekonany, że efekty gospodarcze byłyby tego dużo, dużo lepsze. I króciutko, Krajowy Plan Odbudowy to będzie wielki sukces czy wielka klapa? Jak zawsze takie pieniądze wygenerują dowody na to, że to jest sukces, ale czy on będzie sukcesem w takim stanie, jakiego byśmy oczekiwali po podniesieniu gospodarki po COVID-zie? Boję się, że nie. Znaczy, boję się, że będzie miało to taki zero plusowy efekt dla polskiej gospodarki, a nie będziemy mogli powiedzieć, że każda złotówka z tego, czy każde euro z tego programu było wykorzystane najlepiej, jak być mogło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.